Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Mateusz, kolejny raz na wideotesty.pl. Dzisiaj ponownie test karty graficznej. Karty graficznej od Asusa, jest to konstrukcja z chipem AMD Radeon R9270X, ale w wersji od Asusa i w wersji z chłodzeniem DirectX U2 Top. Jest to naprawdę świetna konstrukcja, bo bardzo dobry stosunek ma ceny do jakości, o czym się na pewno w teście przekonacie. Ta karta kosztuje około 750 zł w sklepie morel.net, więc naprawdę cena zachęca, żeby tę kartę przetestować, żeby zobaczyć, co ona oferuje, bo tak jak mówię, ten stosunek zapowiada się być bardzo dobry. Zapraszam Was serdecznie na test. Tajwański producent zapewnia, że jego wersja karty R9270X jest znacznie lepsza od referenta. Wyższe numerki w specyfikacji mają zapewnić o 3 razy cichszą pracę i o 20% niższe temperatury pracy, a ponadto układ zasilania DigiPlus VRM i technologia Super Alloy Power mają zachęcić klientów do zakupu produktu Asusa. Karta od Asusa, czyli Radeon R9270X DirectX U2 Top, taktowany jest zegarem 1050 MHz i 1120 MHz w trybie Boost, natomiast pamięci zatrzymały swoje częstotliwości na efektywnych 5600 MHz. Są to oczywiście kości typu GDDR5, łącznie 2 GB ustawione na 256-bitowej szynie. Jest to częstotliwość o 70 MHz wyższa niż w referencie. Ma ona zapewnić wyższą wydajność, szczególnie w grach. Asus R9270X DirectX U2 Top posiada złącze PCI Express w wersji 3.0, a sam chip wykonany jest w 28-nanometrowym procesie technologicznym. Dodatkowo dzięki technologii GCN karta wspiera standardy AMD, Mentu, iFinity czy Crossfire X. Opisywana grafika nie jest szczególnie prądożerna. Do jej obsłużenia powinien zdecydowanie wystarczyć przeciętny zasilacz 500 W. Do zasilania wykorzystywany jest autorski 8-fazowy układ DigiPlus VRM, który zapewnia wysoką stabilność działania także podczas overclockingu. Aby karta zaczęła działać, potrzebne będą nam dwie standardowe wtyczki zasilania PCI Express 6-pinowe. Stan podpięcia przewodów sygnalizują jak zwykle diody. Po tej stronie znajduje się także interfejs Crossfire. Niereferencyjne chłodzenie DirectX U2 na pewno wygląda ładniej niż w przypadku podstawowej wersji karty, chociaż trzeba przyznać, że nie prezentuje się już tak okazale jak w high-endowych modelach Asusa R9290 czy GTX 780. Mamy takie wrażenie ze względu na znacznie większą przestrzeń wokół obudowy i gorsze spasowanie elementów, jest to po prostu mniej estetyczne. Karta nie posiada także czarnego backplate'a poprawiającego stabilność ułożenia komponentów w slocie pomimo swojej sporej długości. Asus Radeon R9270X zajmuje 2 sloty w obudowie, a jego długość od śledzia do końca plastikowej obudowy wynosi około 28 cm, co jest wynikiem istotnie sporym. Warto oczywiście zaznaczyć, że chłodzenie dość znacząco wychodzi poza obrys PCB. Zestaw portów wideo jest całkowicie standardowy i wystarczający. Jedno DVI-D, jedno DVI-I i jeden DisplayPort oraz jedno HDMI. Podstawę chłodzenia stanowi aluminiowy radiator, który wspierany jest przez 3 niklowane rurki cieplne, w skład których wchodzą standardowe 6-mm heat pipy. Ciepłowody posiadają bezpośrednią styczność z rdzeniem karty graficznej. Całości dopełniają 2 takie same niskoprofilowe wentylatory. Podobnie jak w innych konstrukcjach, tak i tutaj pamięci LPD nie są chłodzone. Jednakże chłodzona jest sekcja zasilania karty. Za odprowadzanie ciepła z MOSFET-ów odpowiedzialny jest niewielki czarny radiator. Naszym testem syntetycznym był 3D Mark, a dokładniej test FireStrike. Pod uwagę bierzemy wynik cząstkowy dla karty, czyli Graphics Score. Konstrukcja Asusa pozwala użytkownikowi nieco ją podrasować. Program GPU Tweak daje sposobność na podwyższenie napięcia do 1,4 V. Maksymalna stabilna częstotliwość to około 1200 MHz przy napięciu około 1,3 V. Po przetestowaniu kilku kart od Asusa muszę przyznać, że chłodzenie DirectX U2 jest naprawdę solidne. Dla mnie liczy się przede wszystkim poziom głośności wytwarzany przez kartę, a ten jest w przypadku Radeona R9270X bardzo niski, chociaż większy w porównaniu chociażby do GTX 660. Niemniej jednak kultura pracy stoi na podobnym poziomie do konkurencji, około 32 stopnie w spoczynku i do 66 stopni Celsjusza w stresie przy standardowych zegarach. To całkiem dobre wyniki. Po OC sytuacja wygląda już znacznie gorzej, bo temperatury mogą dochodzić nawet do 100 stopni Celsjusza, a chłodzenie jest znacznie głośniejsze.
Wyniki w grach Asusa Radeon R9270X Direct CU2 w wersji top właściwie nas zaskoczyły. Praktycznie wszystkie produkcje dostępne aktualnie na rynku zagramy na odpowiednim poziomie w Full HD. Wysoce grywalne były zabawy w Far Cry 3 i Battlefield 3, nie domagał jedynie Crysis 3, ale trzeba brać pod uwagę, że wszystkie produkcje chodziły na praktycznie najwyższych ustawieniach, a mimo to karta, jak już wcześniej mówiłem, dawała radę, mniej lub bardziej. Dobrze, przyszedł więc czas na podsumowanie dzisiejszego testu Asusa Radeon R9270X Direct CU2 Top. Asus ma zawsze takie długie nazwy tych kart, ale trzeba sobie jasno powiedzieć, jakie są plusy tej karty, jakie są jej minusy, bo i te kwestie ta karta tutaj posiada. Przede wszystkim trzeba powiedzieć o dobrej wydajności, potencjale w gamingu, potencjale overclockerskim. Możemy ze spokojem tę kartę, rdzeń tej karty podkręcić naprawdę na bardzo dobrym poziomie do 1200 MHz. Poza tym solidna jakość wykonania, solidne chłodzenie Direct CU2 Top. To jest naprawdę wyróżnia tę kartę na tle innych kart z chipem R9270X, innych kart niereferencyjnych od innych producentów. To trzeba sobie jasno powiedzieć, że to chłodzenie jest naprawdę jedno z najlepszych na rynku i oferuje cichą pracę, oferuje, tak jak mówię, to, że możemy sobie ze spokojem podkręcać na tym chłodzeniu, nawet nie wymieniając pasty termoprzewodzącej na rdzeniu. Jeśli chodzi o minusy natomiast, to trzeba przyznać, że no niestety, ale temperatury i głośność działania po overclockingu odstają troszeczkę od standardów. Tam karta może dochodzić, a nawet przekraczać 100 stopni Celsjusza, więc to nie jest dobry wynik. Poza tym, mimo że to nie jest karta high-endowa, że to nie jest żadna konstrukcja high-endowa, to karta jest naprawdę sporej długości, mierzy około 28 cm, co jest dosyć dużym wynikiem. I tutaj przydałoby się zastosowanie tego backplate'a, który mamy w high-endowych modelach Asusa, tego czarnego backplate'a metalowego, który utrzymuje całą konstrukcję w bardziej stabilnej pozycji, kiedy jest ona włożona w slot. Niemniej jednak, tak jak na początku podkreślałem, ta karta ma bardzo dobry stosunek wydajności i jakości do ceny, co jest jej dużym plusem. Dużym plusem właściwie wszystkich kart Asusa z chłodzeniem Direct CU2. Więc jeśli chodzi o te kwestie, ta karta naprawdę jest godna polecenia, jest bardzo dobrym konkurentem, może łatwo rywalizować z rywalami, nawet nieco droższymi, także tutaj Asus spisał się naprawdę dobrze. To wszystko w dzisiejszym teście. Ja zapraszam Was z tego miejsca serdecznie do innych filmów na morele.tv i na wideotesty.pl, do innych testów produktów z Morele i także innych produktów. Ja tymczasem dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Jeśli ten film Wam się podobał, nie zapomnijcie go ocenić i skomentować poniżej. Żegnam się z Wami gorąco. Trzymajcie się, na razie.